Mam na imię Zofia, mieszkam w Krakowie, mam osobiste doświadczenie z Panem Bogiem i chciałabym się tym doświadczeniem podzielić z Wami. Bóg ustawicznie nam się objawia. Psalm 91:9. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Boże, uzdolnieni jesteśmy do głoszenia Ciebie, gdy Cię doświadczamy. Kontakt z Tobą jest tym, który pobudza ducha misyjnego. Gdy Ty, Boże, nam się objawiasz, chcemy się tym dzielić z bliźnimi. Chcemy, by świat radował się z nami, Tobą, Boże. Chcemy poprzez dzielenie się Tobą zamanifestować, że Ty istniejesz, że wciąż działasz, że jesteś obecny wśród Twego ludu. Chcemy złożyć Ci należny hołd, cześć, uwielbienie. Chcemy wywyższyć Twoje święte Boże imię. Dzięki Ci, Boże, że objawiasz się i mnie. W śmierci klinicznej ukazałeś mi się, Panie, w formie słońca pełnego miłości w kształcie osoby. Obejmowałeś promieniami miłości każdego z nas z osobna. Jakże się chciało na wieczność pozostać z Tobą, Panie Boże. W Twoich promieniach pełnych miłości i dobroci, o jakże miło i dobrze było z Tobą razem. Nie chciałam powrócić na ziemię. Przed moimi oczami, jak w kalejdoskopie, przesunęło się całe moje życie i niestety brak było owoców. Nic nie zrobiłam dla drugiego człowieka, a przed Bogiem liczy się tylko uczynność względem bliźniego. Kazałeś mi, Boże, powtórnie powrócić na ziemię, poleciłeś mi, Boże, wychować syna i dodałeś, że będę światu potrzebna. Długo zastanawiałam się, w jakim sensie będę światu potrzebna. Teraz wiem, mam głosić Ciebie, Boże, światu, służyć niepełnosprawnym, chorym, starszym, osobom samotnie wychowującym dzieci. Innym razem, gdy słuchałam nauk w kościele Muna, Ty, Panie, zareagowałeś poprzez mój sen. Dałeś mi odpowiedź na moją żarliwą do Ciebie modlitwę, czy Mun Koreańczyk jest z Tobą, Panie Jezu, czy Ty, Jezu, po raz drugi przyszedłeś w osobie Muna. Kościół Muna unieważnia Twoją, Boże, ofiarę na Golgocie, podstawę odkupienia, a rzekomo zbawia poprzez założenie rodziny Muna. We śnie ukazałeś mi jezioro z drzewem rozłożonymi gałęziami, na jednej z gałęzi siedziałam ja, wyżej nade mną Mun. Mun całą siłą spychał mnie do jeziora. Z boku jeziora, na trawie, na wyblakłym krzyżu byłeś Ty, Jezu kochany. Z pomocą Biblii odczytałam, że jezioro to jezioro ognia i siarki, a Mun to fałszywy Mesjasz, jeszcze jeden znak przyjścia Pana. Groziła mi więc druga śmierć. Jezu, wyratowałeś mnie z niej. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Boże, że uczestnicząc w wykładach w kościele Muna, otwierałeś mi duchem swoim Biblię na odpowiednich rozdziałach, które były zaprzeczeniem głoszonych tez Muna. Ja wówczas nie znałam Biblii, a Ty, Boże, Duchem Świętym kierowałeś moimi rękami, by prawda Biblii wyszła na jaw, by stała się zaprzeczeniem nauk Muna. Pisząc, Boże, o interwencji Twojej w moim życiu, daję świadectwo, jak i Ty teraz działasz, Boże, w naszym życiu. Jak nas, Boże, prowadzisz, chronisz przed zakusami szatana. Dziękujemy Ci, Boże, za ustawiczne Twoje, Boże, prowadzenie. Ty jesteś, Boże, tarczą naszą, puklerzem. Ty opasujesz nas swym murem przed podstępami szatana. Panie Boże, w każdy czas bądź obecny wśród nas. Chroń nas od zwiedzeń szatańskich, prostuj nasze ścieżki. Z Tobą, Panie, złączeni chcemy wiecznie trwać i sławić Twoje święte imię Jahwe Jezus. Amen. Chciałam zapoznać z pracą ewangelizacyjną, którą wykonuję na terenie Krakowa i Polski i świata. Celem mojej pracy jest uwielbienie Boga, pokazanie Jego miłości i piękna,
aby przyciągnąć ludzi do Boga, który daje wszystkim wieczne życie. Podziękowanie Jahwe za pracę ewangelizacyjną. Izajasz 44:8. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się, czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami, czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Dziękuję ci, Jahwe, że na zjeździe mojego roku z uczelni 11.10.2008 roku rozdałam 20 Biblii, 20 dekalogów biblijnych, 20 Drogi do Chrystusa Ellen White, 20 CD z moimi modlitwami ewangelizacyjnymi, z naukami papieża Jana Pawła II i naukami mormonów w świetle Biblii i innych materiałów ewangelizacyjnych. Jestem wdzięczna ci, Panie Boże, że na początku roku 2009 wysłałam pocztą do rodziny koleżanek i kolegów ze szkoły średniej, z uczelni, znajomych, około 100 paczek zawierających broszury ewangelizacyjne jak Odkrycia, On Przychodzi, Aleksandro Bullona, Pewność w niepewnym świecie Marka Finleya, Suwak, Zasady wiary w tekstach Pisma Świętego i inne materiały ewangelizacyjne plus Biblię. Dzięki ci, Jahwe, również za to, że całej wielkiej mojej rodzinie i 7 bibliotekom w Krakowie i na wsiach przekazałam Biblię, Życie Jezusa, Wielki Bój Ellen White, Dekalog Biblijny i inną literaturę ewangelizacyjną. Zamierzam dać w prezencie po 3 egzemplarze On Przychodzi Aleksandro Bullona bibliotekom w mojej rodzinnej wsi Falkowej i w sąsiednich wsiach i znajomych w Krakowie i na wsiach. Ponadto planuję rozdać bezpośrednio lub pocztą około 200 CD z wykładem Stworzenie czy ewolucja. Proszę cię, Jahwe, spraw obecność Ducha swojego w czasie moich ewangelizacji. Dziękuję ci, Jahwe, za ewangelizację. Rozdałem znaki czasu, płytki CD z Mesjaszem i moimi modlitwami, naukami papieża Jana Pawła II i mormonów w świetle Biblii i kasety Jezus w czerwcu 2009 roku na spotkaniu mojej licealnej klasy w Zakopanem i kursantom wraz z lektorem Hiszpanem na zakończenie nauki języka hiszpańskiego w Hiszpańskim Centrum Językowym w Krakowie, ulica Mała 3. Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkim cuda Twoje, Psalm 9:2. Dziękuję.